Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zacznijmy od tego, że centralna inauguracja roku szkolnego z udziałem ministra edukacji odbyła się dziś w Zespole Szkół Mechanicznych imienia Stefana Czarnieckiego w Łapach, nieopodal Białegostoku. Jest to o tyle ważne, że podkreślono w ten sposób znaczenie kształcenia zawodowego, zwanego dziś branżowym od lat, bowiem prowadzone są różne działania, których celem jest podkreślenie znaczenia właśnie szkolnictwa zawodowego, które niestety nadal traktowane jest jak coś, powiedzmy, gorszego. Dlaczego tak jest? Jakie jest dziś znaczenie szkolnictwa zawodowego w Polsce? O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi, którymi są wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Witamy serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Oraz poseł Przemysław Koperski, Sojusz Lewicy Demokratycznej, wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, przypomnę. Witamy serdecznie, panie pośle. Witam bardzo serdecznie pana ministra, pana redaktora, słuchaczy. Proszę panów, zmiany w edukacji zawodowej, powiedziałbym, są w trakcie. No pewne decyzje już są za nami, ale to było raptem rok czy tam kilka lat temu. Struktura kształcenia branżowego uległa zmianie, choć może za wcześnie na ocenę tych zmian, chyba że panowie są innego zdania. Czy już możemy dziś w jakiś sposób ocenić to, co się zmieniło w szkolnictwie branżowym w Polsce niedawno? Panie ministrze? Ja myślę, że pierwsza ważna informacja, że faktycznie dzisiejsza inauguracja roku szkolnego jest w Zespole Szkół Mechanicznych, czyli pokazujemy, że ta droga dotycząca odbudowania zawodów branżowych, technicznych jest dla nas ważna, ważna dla naszego rządu i też jest ważna z tego, czym się zajmuje nasze ministerstwo, bo mamy takie analizy dotyczące tak zwanego barometru zawodów, które zawody są deficytowe, które są zrównoważone, które są, że tak powiem, nadwyżkowe. Jeżeli mówimy o zawodach deficytowych, to w tej gamie zawodów większość to są zawody z branży technicznej. Stąd też odbudowa szkolnictwa zawodowego jest ważna i myślę, że taka decyzja jest dobra. Dokonujemy zmian zarówno w systemie edukacji, ale też po stronie rynku pracy. To jest istotna informacja zarówno dla przedsiębiorców, którzy jest duże zapotrzebowanie właśnie na zawody techniczne, ale też większa oferta dla uczniów, bo jak zobaczymy na statystyki dotyczące bezrobocia, to wiemy, że największa liczba osób, które po szkole nie mogą znaleźć pracy, to są zawody humanistyczne, a nie techniczne. Panie pośle, jeszcze raz to samo pytanie. Czy pana zdaniem jest jeszcze za wcześnie na ocenę tych zmian, do których doszło w szkolnictwie branżowym? A jeśli nie, no to jak pan ocenia te zmiany? Panie redaktorze, szanowni państwo, panie ministrze, to na pewno patrząc na to, co się stało z reformą edukacji, trzeba dać jednoznacznie negatywną ocenę i to jest przede wszystkim spowodowane tą kumulacją rocznika gimnazjum i ósma klasa, które rozpoczęły naukę w tych klasach ponad gimnazjalnych czy w tych szkołach ponadpodstawowych. To spowodowało ogromny chaos we wszystkich i w technikach, i w liceach, i w szkołach branżowych, we wszystkich jednostkach oświatowych. I patrząc przez pryzmat kumulacji tego rocznika, trzeba to po prostu ocenić. Natomiast same zmiany w kształceniu branżowym, zawodowym, technicznym są potrzebne, ponieważ zauważamy cały czas, że dominuje takie ogólne społeczne postrzeganie szkół zawodowych, branżowych jako szkół troszeczkę gorszych niż pozostałe jednostki. I myślę, że tutaj jest wiele jeszcze do zrobienia i w zakresie promocji, stąd niewątpliwie obecność ministra edukacji narodowej w szkole zawodowej, branżowej jest takim pozytywnym sygnałem, chociaż wydaje mi się, że lepiej gdyby udał się w tej chwili do szkoły podstawowej, żeby zobaczył, w jakich warunkach muszą uczyć się pierwsze, drugie, trzecioklasiści, a nie osoby, które już mają kilkanaście lat. Natomiast sygnał oceniam pozytywnie. Mam nadzieję, że znalazł pan minister edukacji narodowej również czas, żeby podejść do tych innych jednostek oświatowych. Natomiast niewątpliwie sporo pracy do zrobienia, sporo pracy przed nami, przed państwem polskim, żeby przywrócić odpowiednie miejsce szkoleniu zawodowemu, szkoleniu branżowemu
i przede wszystkim, żeby przestać traktować uczniów jako tanią siłę roboczą, bo myślę, że gdybyśmy odpowiednio wynagradzali uczniów, odpowiednio do ich pracy, to wtedy również zainteresowanie tymi szkołami zawodowymi, branżowymi byłoby większe. Pan minister na pewno wie, ale nie wiem, czy pan redaktor wie, jakie wynagrodzenie otrzymuje uczeń szkoły zawodowej, który pracuje na pół etatu. Tak naprawdę jest pracownikiem na pół etatu. Nie wiem, czy pan redaktor wie, jakie to jest wynagrodzenie. Nie, nie orientuję się. No to w pierwszej klasie to jest 266 zł, w drugiej klasie to jest 319, a w trzeciej 373 zł. Tyle wynagrodzenie, takie jest wynagrodzenie miesięczne ucznia szkoły zawodowej, branżowej. I panie redaktorze, panie ministrze, szanowni państwo, no przy takich niskich wynagrodzeniach, w momencie, kiedy te osoby świadczą pracę, no trudno mówić o tym, że możemy promować to szkolnictwo w sposób odpowiedni. Wydaje się, że gdyby to było wynagrodzenie stanowiące jakąś część, może nie średniego wynagrodzenia, tak jest w tej chwili, bo to jest chyba 5, 6, 7% odpowiednio średniego wynagrodzenia, ale gdyby to było połowa minimalnego wynagrodzenia, tak? Pół etatu, no to nie będzie połowa minimalnego wynagrodzenia. To wtedy myślę, że chętniej osoby, które kończą szkoły podstawowe, wybierałyby szkoły branżowe, szkoły zawodowe. Panie ministrze, no padło konkretne pytanie pod adresem właśnie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czy jeśli chodzi o zatrudnianie młodocianek i przede wszystkim naukę zawodu, bo to jest jakby kluczowa sprawa i tutaj ścisła współpraca z rzemiosłem, bo to jest ta najbardziej taka wiodący przemysł, który no, zagospodarowuje tych uczniów, to oczywiście podnieśliśmy te wskaźniki, o których mówił pan poseł, 5, 6, 7% za kolejne lata nauki i to dofinansowujemy ze środków rządowych, jak również dofinansowujemy pracodawcom, w tym przypadku rzemieślnikom za naukę uczni. Tutaj też dokonujemy zmiany związane ze wsparciem zarówno pracodawców, jak i też poprawę sytuacji uczniów. Tu zawsze jest ten problem, jak rozróżnić naukę z wykonywaniem zawodów i tutaj w tym zakresie muszą być też dwie strony. Większe obciążenie pracodawców też mogłoby spowodować zwiększenie kosztów i też wtedy trudniejsze pozyskiwanie pracodawców do nauki zawodu. Wiemy, że w rzemiośle ta sytuacja jest trochę trudniejsza w tej chwili, szczególnie związana z koronawirusem. Stąd te zmiany, które wprowadzaliśmy, one mają na celu poprawę sytuacji, ale też zależy nam na tym, aby uczniowie trafiali do dobrych pracodawców, którzy przede wszystkim nauczą ich zawodu, tak aby na tym rynku, już otwartym rynku pracy, mogli łatwiej znaleźć pracę, bądź też znaleźć zatrudnienie u tego pracodawcy, w tym przypadku rzemieślnika, który ich uczy, a później ich zatrudnia dalej w swojej pracy, bądź też te osoby podejmują własną działalność gospodarczą. Proszę państwa, proszę panów, to o czym się rozmawia od bardzo wielu lat, jeśli mówimy o kształceniu zawodowym i dopasowaniu tego kształcenia do rynku pracy, czy w ogóle do rzeczywistości, to podkreśla się często, iż najsłabszym elementem tego całego systemu jest doradztwo zawodowe, czy powiedzmy brak doradztwa zawodowego, trudności z dostępem do doradztwa zawodowego. Czy w panów opinii tak jest? Czy tutaj coś się zmieniło albo coś idzie w dobrą stronę, w dobrym kierunku? Panie pośle? Chciałem najpierw potwierdzić to, co przekazał pan minister Szwed. Faktycznie w ostatnim czasie zostało zwiększone wynagrodzenie, ten wskaźnik wynagrodzenia uczniów szkół zawodowych. Natomiast nadal to są po prostu bardzo niskie kwoty, bo powiem, rzędu 300 kilkudziesięciu złotych. I tutaj jest taki apel, prośba, żeby myśląc o naprawie szkolnictwa zawodowego i przywróceniu odpowiedniego poziomu, również pomyśleć o tych wynagrodzeniach osób, które tą szkolenie zawodowe podejmują. Panie pośle, ale wróćmy do doradztwa. Tak, a propos doradztw. Niewątpliwie doradztwo zawodowe powinno być realizowane nie tylko w szkołach zawodowych, nie tylko w technikach, nie tylko w liceach ogólnokształcących, ale również w szkołach podstawowych. W niektórych krajach doradca zawodowy pojawia się nawet w przedszkolu. Może to jest trochę przedwczesne, ale jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to bezwzględnie doradztwo zawodowe powinno być realizowane, tak żeby wybór szkoły ponadpodstawowej był świadomym wyborem i żeby
każdy uczeń wiedział, z czym wiąże się dokonanie takiego, a nie innego wyboru. Natomiast doradca zawodowy, co więcej, każdy nauczyciel w szkole zawodowej, dzisiaj mówimy o szkołach zawodowych, ale generalnie każdy nauczyciel powinien dobrze zarabiać. Ja mam tutaj monitor edukacji i kształcenia, to jest raport Komisji Europejskiej z 2019 roku i proszę spojrzeć, że w Polsce nauczyciele zarabiają prawie najgorzej w Unii Europejskiej, tu jest ten symbol. Gorzej zarabiają nauczyciele tylko w Bułgarii i w Rumunii. Na podobnym poziomie Słowacja, natomiast Czechy, Węgry, inne kraje Unii Europejskiej zarabiają zdecydowanie więcej. Jesteśmy daleko również od średniej europejskiej. I bez dobrego wynagradzania doradców zawodowych, bez dobrego wynagradzania nauczycieli, bez podniesienia tych wynagrodzeń uczniów, no nie będziemy w stanie przywrócić tego zawodowego bądź poziom, jaki chcielibyśmy. Bo myślę, że panie, mamy takie podobnie jak pan minister, chcielibyśmy, żeby to kształcenie obejmowało 25-30% uczniów, no to byłoby idealne rozwiązanie. Panie ministrze, ponieważ już tak powoli też zbliżamy się do końca naszego spotkania, niestety temat jest szeroki, olbrzymi, ale porozmawiajmy jeszcze, panie ministrze, te dwa zdania chociaż o doradztwie zawodowym i roli tego doradztwa zawodowego. Pan poseł mówił o doradztwie po stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, to ja powiem po stronie Ministerstwa Rodziny, czyli doradztwo zawodowe w ramach urzędów pracy, bo współpraca z edukacją jest tutaj bardzo, bardzo ważna i myślę, że w tym ostatnim okresie zrobiliśmy też duży postęp, jeśli chodzi o wzmocnienie urzędów pracy poprzez właśnie przekazywanie środków, dodatkowych środków z naszego ministerstwa właśnie na doradców zawodowych, aby już na poziomie szkoły doradcy zawodowi z urzędów pracy trafiali do szkół, przekazywali im te informacje. Jeżeli mówimy w kontekście właśnie zawodów branżowych, to jest ważna informacja, żebyśmy też przełamali takie tabu w naszym kraju, gdzie od wielu, wielu lat mówiło się, że zawody techniczne no to nie są nic warte, że trzeba iść w inne zawody. Kształciliśmy psychologów, inne zawody, a teraz musimy przywrócić ponownie zawodom technicznym swoją miarę, bo ona jest potrzebna przedsiębiorcom, ale też jest korzystna dla pracowników, bo ci ktoś, który ma zawód techniczny, może wykonywać w tym zakresie też inne czynności, jest bardzo przydatny w gospodarce, ale też dla swojego rozwoju. Myślę, że w tym zakresie doradztwo zawodowe jest ważne i tutaj bardzo dobra rola powiatowych urzędów pracy, no i też oczywiście wojewódzkiego urzędu pracy, który też w tym zakresie ma określone środki na wsparcie takich działań. Proszę państwa, no niestety musimy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Właśnie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego chciałem, abyśmy porozmawiali o szkolnictwie zawodowym, między innymi po to, żeby promować to szkolnictwo, które dzisiaj nazywamy branżowym, po to, żeby promować te szkoły branżowe, technika zawodowa i tak dalej, i tak dalej. Niestety już nie mamy czasu, aby porozmawiać o dostosowywaniu profili zawodowych szkół do lokalnych potrzeb, żeby porozmawiać o wspieraniu nauczycieli przedmiotów zawodowych czy branżowych. Niestety nie mamy już czasu, aby porozmawiać o tym, jak właśnie w gronie rodziców promować szkolnictwo zawodowe. Na zakończenie pozostaje nam tylko życzyć wszystkim uczniom szkół branżowych, szkół zawodowych, żeby ten rok szkolny był dla nich jak najlepszy. Dołączamy się do tego. Proszę bardzo, panie pośle. Chciałbym podziękować. Faktycznie pan minister zwrócił uwagę, że publiczne służby zatrudnienia, które nadzoruje pan minister, wspierają sektor edukacji i to jest właściwy kierunek. To jest bardzo dobra informacja, że doradcy zawodowi zatrudnieni w publicznych służbach zatrudnienia wspierają. Musimy kończyć, przepraszam bardzo. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia przede wszystkim. I panie ministrze? Życzymy wszystkim uczniom najlepszych wyników, jakie w rozpoczynanym roku szkolnym przed nimi, jak najmniej stresu, a w tych zawodach technicznych jak najlepszego rozwiązania. Ja też jestem takim przykładem, zaczynałem od szkoły branżowej, technicznej, no i dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem, także można spokojnie realizować też inne później marzenia, wychodząc z branży technicznej. Musimy już zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie, a państwa i moimi gośćmi byli wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Oraz poseł Przemysław Koperski, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję. Kłaniam się. Panie ministrze, panie redaktorze. Kłaniam się, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Radio K.